Podłogi laminowane. Po rosyjsku bled. Uwielbiam Polskę, kiedy zbliżają się wybory. Jest wirus? Nie ma wirusa. W czasach, kiedy ludzie kupowali papier toaletowy, ja kupowałem dom i remontowałem ten dom aż do czasów, w których nastał wyścig zbrojeń. Co to jest wyścig zbrojeń? Kraj, który rozpierdoli jak największą ilość wystaw sklepowych, jest najmniej rasistowski. Tym samym raportuje, że remont jest skończony. Na początku mieliśmy tylko zmienić zamki w drzwiach i lekko przyciemnić kolor pokoju. Skończyło się na przeoraniu każdego centymetra sześciennego tego domu. Znacie tę historię domów kupionych od starszych pań. Niby wszystko super zadbane. Ale chcesz to wszystko wypierdolić do bina. Co to jest? To jest docieplenie, to jest ciepłość, to jest gazeta, to będzie ciepło. Pan to zostaw tak. Dobrze, to założymy, to z powrotem. W sumie nie wygląda tak źle. No. Nie trzeba malować, kolor odpowiedni. Mi mówili, Mieczysław, że ty się znasz. Znam. No to wygląda dobrze. No jestem zadowolony. Mówisz, Mieczysław, co to jest? To są według mnie półki, tylko w odwrotną stronę założyli. No wszystko wam jest odwrotnie. A, no dobra, to zostaw tak. To wszystko będzie spadać, chyba że przykleicie sobie jakieś rzeczy do tych. Mieczysław, ja tam widziałem dobry klej. No. No dobra, to tak zostawiamy. Dobra, to pasuje. Mimo, że potrafię wyłącznie narzekać, do pracy podszedłem bardzo profesjonalnie. Potrzebuję 3 milimetrów silikonu, Mieczysław. Zalepić tu dziurę. A czemu ja z kuchni widzę pokój córki? O. Mieczysław, ja te światła chcę. Światła są i nawet działają. O, tak jak prosiłem. Tak jak prosiłem, dziękuję. Swoją drogą, brawa dla B&Q. W skrócie baw się and klaskaj. Zamawiasz nową kuchnię w B&Q. Rozwalasz starą. A na tydzień przed dostarczeniem nowej kuchni informują cię, że ona nie dojedzie. Po czym ekspert techniczny B&Q przysyła ci lekką sugestię, żebyś może nie rozwalał starej kuchni. No więc po takiej informacji, kiedy załamany siedzisz na podłodze, myśląc, że od tej pory wodę gotową będziesz w metalowym kubeczku, B&Q dowozi zgubioną kuchnię tydzień później. Baw się and klaskaj! Teraz, kiedy porównuję stare zdjęcia z nowymi, łapie mnie sentyment. Tęsknię za starą kuchnią. Te rysowane na tapetach kafelki. Te przetłoczenia w meblach. Jakby to powiedzieli brytyjscy uczestnicy programu A Place in the Sun, wolę stary brytyjski dom, bo on miał charakter. Aha, po raz pierwszy od przyjazdu do Anglii udało mi się zainstalować wreszcie prawdziwy okap, który usuwa parę. A nie rozprasza po kuchni, a choćby mój stary, legendarny okap, na tle którego wszystko się zaczęło. Na początek chciałbym bez wyjątku pochwalić wszystkich brytyjskich przewoźników. Świetna robota! Przynajmniej 80% rzeczy zamówionych online przyszło do domu rozwalonych. Zamówiłem drzwi z Polski, przyjechały rozsypane. Meble łazienkowe, rozsypane. Światła do salonu, zgadliście, rozsypane. Łóżko dziecięce? Bez wyjątku, rozsypane! Całe życie chwaliłem dobre, pancerne, wejściowe drzwi z Polski. Rozsypane. Brytyjski przewoźnik wszedł w nie paleciakiem, jak w masło. No ale jest COVID, trzeba dbać o to, żeby ludzie nie kasłali, ani o jakość przesyłek. Nie możemy sobie długo robić jaja z COVID-a, ale prawda jest taka, że stworzyło nowe miejsca pracy. Niezbędne miejsca pracy. Miejsca pracy, o jakich wcześniej byście nie pomyśleli. Jak na przykład otyła pani z krótkofalówką siedząca przed sklepem. Na krześle, wykrzykująca numer zamówienia. Pseudonim nawet tu nie wracaj bez 4 cyfr. Nieistotne, aby zaoszczędzić na wszystkich gładziach, gipsach, farbach, kątownikach, listwach oraz żeby uniknąć mojego ulubionego monologu w każdego budowlańca. My to panu zrobimy w dobrej cenie, ale materiały będą nasze. Wszystkie elementy kupowałem sobie sam. W polskiej hurtowni z materiałami budowlanymi Polbud. Kiedy kupujesz płytę gipsową
i ta nie mieści ci się w samochodzie. Chłopaki mają sklep w Peterborough, a każdego klienta traktują tak, jak byłby prezydentem niewielkiej wyspy na środku oceanu. Wszystkie dane znajdziecie w opisie w linku. Jestem w Anglii 13 lat. Wyposażenie wnętrz stanęło tutaj na poziomie średniowiecza. Tak więc jeśli szukacie materiałów, które nie tylko dobrze wyglądają, ale wytrzymają dłużej niż Passat w TDI, to sprawdźcie ich sklep. Magnolia na ścianie nie musi być jedyną opcją w Anglii. A dodatkowo, przychodząc do sklepu, na hasło zmywak, sprzedawca... Tego nie dograliśmy. Sprzedawca was przytuli? Cały remontowy proces przebiegał bez najmniejszych zakłóceń. Mała awaria. Ja to poprawię. To silikon w tym miejscu. Dobra. Jak to już tak zostanie? Te schody widzę. Nie wiem. Ten stopień to trochę za wysoko. Ale to jest po to, żeby tu można było, pod... jak się idzie, żeby nie kopać pod stopień, to wtedy tu jest taka dziura zrobiona specjalnie. Ja rozumiem, że to jest półka. Czyli kawusia i testujemy schody, czy trzeszczą. A dlaczego te schody nie trzeszczą? Dobre brytyjskie schody trzeszczą, Mieczysław, a te schody nie trzeszczą. Nie jestem zadowolony? Bo to nie są dobre brytyjskie schody, tylko dobre polskie schody. Ej, Mieczysław, ja chciałem brytyjskie, ja nie chcę polskich schodów, które nie trzeszczą. Remont generalny tak wielkiej chaty to dobra lekcja na temat tego, co tak naprawdę potrafią brytyjscy budowlańcy. Jestem Andy, na rynku 35 lat, nie ma rzeczy, której bym nie widział. Jest cała lista rzeczy, których brytyjski budowlaniec się nie podejmie. Moim ulubionym zadaniem dla brytyjskiego budowlańca zawsze było usunięcie brytyjskiej futryny, usunięcie brytyjskich drzwi i zastąpienie ich polską futryną i polskimi drzwiami. Czterech budowlańców powiedziało nie, bo jeżeli nie da się tego załatwić odpowiednim cięciem i dużą ilością silikonu, silikon to taki paracetamol w budownictwie, to oni się za to nie biorą. Brytyjski budowlaniec numer 5 przekonywał mnie bardzo długo, abym przekonał się do drzwi wewnętrznych brytyjskich, bo one takie ładne, zaraz ci pokażę katalog. No, piękne. Wszystkie wyglądają jak pozbijane ze starych palet z fabryki. A ja chciałem polskie drzwi. Całym szacunkiem do moich brytyjskich przyjaciół. Budować to trzeba umieć. Stare indiańskie hasło głosi. Nie dawaj polskich drzwi i polskiej futryny brytyjskiemu budowniczemu. Do polskich drzwi potrzebny jest Polak. Mieczysław! Mieczysław! Ten kibel jest niepodłączony. Gdzie ty srasz? Mieczysław składa drzwi kuchenne z Polski, żeby wymienić brytyjskie drzwi wejściowe. Mieczysław mówi, że te blaszki trzeba się pozaginać i drzwi złożone. Zadanie podczas remontu tego domu było proste. Pozbyć się brytyjskich duchów. Pa, pa. Kwiecisty witrażyku. Papa, pieprzona wlotko na listy. Tylko na miłość boską, kupując polskie drzwi, nie kupujcie brytyjskich klamek. To tak na wypadek, gdybyście też się właśnie budowali. Pamiętajcie, że brytyjska klamka ma zupełnie inny rozstaw między bagnetem a kluczem. Przynajmniej kilku polskich budowlańców przewinęło się przez ten dom. Sprawa też nie jest taka prosta. Jeśli przyjdzie wam do głowy podobne szaleństwo, to uważajcie na Stowarzyszenie Książąt Polskich. Księżów Polskich. Arystokratów Polskich. Kto to jest arystokrata polski? To taki kolo, który przyjeżdża do ciebie bez linijki i bez poziomicy. Patrzy na dom i mówi, no, gładzie i malowanie, 10 tysięcy funtów. Chociaż przy tej wielkości domu to 12. Nawet nie pytaj księcia polskiego, skąd wziął te cyfry. On po prostu wie, bo to jest doświadczenie. Kiedy prosisz, żeby zmierzył ten dom, on mówi, że nie ma czasu. Ale on nie jeden dom już robił. On się zna. To będzie 12 tysięcy. Budowlanie jest bez linijki. Do bina. Tego bina z plastikami, żeby się nie pobrudził. Uwaga też na budowlańców o ksywce śniegowe księżniczki. Śniegowa księżniczka przyklei ci płytki do ściany, a te po 3 miesiącach zaczną spadać jak płatki śniegu. Mieczysław, pochwal się, co tam znaleźliśmy w łazience. Mhm. Czysta. Prawie nówka. Aha. Czyli na suchy tutaj położymy. Mam włącznik.
Mieczysław, ja wolałem, jak włącznik był tutaj. Remontując ten dom, wyszło na to, że cierpię na typowy syndrom Polaka, który zasiedział się w Anglii. Poznajesz, że masz ten syndrom, kiedy patrzysz na najtańsze polskie drzwi z Castoramy. Dochodzisz do wniosku, że niczego piękniejszego nie widziałeś przez ostatnie 13 lat. Nagle okazuje się, że nie wszystkie drzwi muszą mieć tą pieprzoną wlotkę na listę. Nie na każdej podłodze musi leżeć wykładzina. I nie każdy chłop z widłami to Posejdon. Jeśli podoba wam się robota, którą wykonał Mieczysław... Nie Mieczysław, tylko Piotrek! Jak nie Mieczysław? Jeśli podoba wam się robota, którą wykonał Piotruś, to namiary na niego znajdziecie w opisie. Piotruś dobry chłop, polskie drzwi założy, schody zmontuje, przed polską ościeżnicą nie ucieknie i przed całym tym remontowym syfem raczej wam nie ucieknie. Polskim budowlańcem warto się zainteresować, bo brytyjscy budowlańcy są trochę jak brytyjscy stomatolodzy. Byle zakleić! I może będzie się trzymało. Zrobienie sobie domu po polsku ma jeszcze jedną zaletę. Trochę mniej tęskni się za Polską. Ile kosztował dom? Ile kosztował remont? 4 rolki papieru toaletowego. Skąd miałem na to pieniądze? Pieniądze mam z pisania. Do rodziców, żeby coś podali. Ja nie mam skąd wziąć. Dobra, dom pokazał. Pochwalił się remontem. Teraz trzeba przejść się po sąsiadach i poszukać jakiejś patologii. Ciekawe, czy zmieści mi się to do bina plastikowego. Ej, bo na pewno tu grają gdzieś litewskie techno, prawda?